Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dyskutujemy dzisiaj o niezmiernie ważnej ustawie, mianowicie nie dotyczy ona szerokiej grupy pracowników, ale jest to, będzie to zjawisko na pewno narastające i bardzo dobrze się dzieje, że wprowadzamy regulacje prawne dotyczące nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. O tym szczegółowo w czasie pierwszego czytania mówił mój kolega klubowy, pan poseł Tomaszewski. Ja chcę powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, że Senat zaproponował te poprawki. Szczególnie chcę zwrócić uwagę na treść poprawki numer 5 dotyczącej poprawnych relacji między podmiotami, które de facto decydują o zatrudnieniu cudzoziemców. I również poprawka numer 6 wnosi dobre regulacje dotyczące tego, kto odpowiada za niewypłacone wynagrodzenie. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej w całej rozciągłości, tak jak komisja, poprze wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat 30 maja. Dziękuję bardzo.